o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. We wczesny poranek 1 sierpnia z Łomżyńskiej katedry około 150 pątników wyruszyło w 39. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę do Sanktuarium i Domu Królowej Polski. Tak jak każdego roku pielgrzymkę rozpoczęła msza święta w katedrze łomżyńskiej, której przewodniczył ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. W dzisiejszych czasach ten chrzest jest zasiewany nie w ciemności, jest zasiewany w dzisiejszych czasach w blasku słońca. I my wszyscy widzimy, jak zasiewa się nieraz zło czy nienawiść w sercu drugiego człowieka. Ale ci, którzy są siewcami nienawiści, czy podkreślają, że drugi człowiek miał większą wartość jak my, czy inne osoby, są siewcami właśnie takiego chwastu. Kiedy zachowamy sobie tą inteligencję i łaskę Bożą, to będziemy wyczuleni na to, że pośród nas są siewcy chwastu. Natomiast jeśli zaśniemy tym błogim snem, udając, że nic się złego nie dzieje, to nasza ziemia może zostać zachwaszczona. Wy, drodzy pielgrzymi, którzy ruszacie w 39. już pielgrzymkę, za rok będziemy świętować ten piękny jubileusz 40 lat, będziecie mieli czas, aby wyczulać się w tych różnych medytacjach, a szczególnie przez modlitwę i przez Eucharystię na ten dzisiejszy świat, a szczególnie na tych, których nazywamy w dzisiejszych czasach siewcami chwastu. Jeśli człowiek żyje łaską Bożą, jeśli jest wpatrzony w Maryję, to jego serce pozostanie na zawsze czyste, jak czyste było serce tych gołębi, które znajdowały się na tym pięknym obrazie Holendra, który nazywał się Abraham Blemaert, o którym wcześniej wspomniałem. Drodzy bracia i siostry, niech Pan Bóg was umacnia w tej pielgrzymiej drodze, aby łaska Boża w ramach w tej drodze wysiłku ciągle się w was wzmacniała. Jak podkreśla ksiądz biskup Janusz Stepnowski, 39-letnia historia pielgrzymowania z diecezji łomżyńskiej na Jasną Górę to przede wszystkim historia osób tworzących tę niezwykłą wspólnotę w drodze ku Maryi, Matce Kościoła. Jest to historia doświadczenia konkretnego człowieka, pielgrzyma, który swoją codzienność pragnie związać z Chrystusem i Jego Matką. Cieszymy się, za rok będziemy świętować taką już okrągłą rocznicę 40 lat. No jest pielgrzymka łomżyńska, jest długą pielgrzymką, prawie 2 tygodnie, trudu, nawet poświęcenie. To jest czas wzięty z urlopu, to nie jest jakiś czas taki darowany. W dzisiejszych czasach też praca jest dość wymagająca i trudno nieraz jest te 2 tygodnie wygospodarować, ale pielgrzymka ma to do siebie, że czasami ludzie uczestniczą 2, 3, 4 dni i wracają z powrotem do domu, do pracy. Także zapraszam tych wszystkich, którzy pragną przynajmniej przez jakiś okres czasu przejść przez kilka dni z naszą pielgrzymką. Podwoje są otwarte, także zapraszamy, aby inni też byli na tym pielgrzymnym szlaku. Nie tylko ci z grupy białej, bo oni modlą się za pielgrzymów, szczególnie w czasie apelu, uczestniczą jakby w tej pielgrzymce, ale
te osoby, które pragną uczestniczyć, to zapraszam. To są takie rekolekcje, najdłuższe rekolekcje w drodze, bo zazwyczaj rekolekcje w parafii są kilka dni, nieraz ludzie odprawiają indywidualne rekolekcje, przynajmniej przez tydzień. Są też rekolekcje ignacjańskie znacznie dłużej, a to są takie szczególne rekolekcje, bo też związane z naturą, nieraz kapryśną naturą. Także człowiek nie tylko wysłuchuje tych treści, przeżywa razem, troszczy się też o innych, bo są inne osoby, które troszczą się o nogi pielgrzymów, bo to jest najbardziej narażone na tą naturę, szczególnie przez asfalt mogą być zniszczone, czy przez źle dobrane obuwie też można dostać bąbli, ale właśnie są, uczulają też ludzi na siebie i uczą takiej wspólnoty, pielgrzymki. Ten moment dotarcia jest kulminacyjny, tak jak w świecie pogańskim też były takie via sacra, święte drogi, które prowadziły do sanktuarium. Tak i chrześcijaństwo to w pewnym sensie przejęło i też to jest takie, i to było i dla pogan to było też takie przeżycie ich wiary i dla nas jest to też przeżycie chrześcijańskiej wiary, idąc razem z Chrystusem, z innymi ludźmi do Matki Bożej. Ja zazwyczaj jestem na trzeci dzień, odprawiam dla pielgrzymów mszę świętą. Jestem ostatniego dnia, to już od rana idę razem z nimi do Jasnej Góry, to jest ze 25 kilometrów. To już jest łatwiejszy etap oczywiście. Pątnicy przez 2 tygodnie do pokonania mają ponad 400 kilometrów w różnych warunkach pogodowych. Przede wszystkim, kiedy spojrzałem dzisiaj na pogodę i zobaczyłem, że przez cały tydzień będzie padać, trochę mnie to przeraziło, ale mam nadzieję, że Pan Bóg sprawi, że ta pogoda się zmieni na słoneczną. No, pielgrzymka to jest na pewno jakiś trud, ale przede wszystkim spotykamy na naszej pielgrzymkowej drodze tak wspaniałych ludzi, którzy na nas czekają, którzy nas tak goszczą, że każdego dnia czujemy się jak w domu. I to jest niezwykłe, bo tak jak nas karmią, tak jak nas goszczą pod swoim dachem, to mogę śmiało powiedzieć, że czujemy się jak w domu i tworzymy jedną wielką rodzinę. Nie tylko w czasie tych 13 czy 14 dni, jak idziemy na Jasną Górę, ale tak naprawdę przez cały rok utrzymujemy też kontakt z tymi ludźmi, których nocujemy, którzy nas przyjmują pod swój dach. Ci wszyscy, jak spojrzycie wokół, to tak naprawdę nie są ludzie przypadkowi. To jest nasza jedna wielka rodzina pielgrzymkowa, która jest, która trwa i która się wspiera w trudnych i radosnych chwilach. My mamy taki zwyczaj od kilku lat, kiedy idziemy alejami na Jasną Górę, to wchodzimy polonezem. Też kiedy już widzimy tą Jasną Górę, to padamy na twarz. Postawa leżąca jest postawą największego uniżenia i w ten sposób, w tym największym uniżeniu, oddajemy chwałę Matce Bożej i chwałę Jezusowi Chrystusowi i w takiej cichości serca zawierzamy te wszystkie sprawy, które niesiemy do Matki Bożej. I w tym momencie chcę też zapewnić, że te wszystkie sprawy tych, którzy słuchają i oglądają telewizję na RF, zostaną zaniesione do Matki Bożej. Pielgrzymowanie wymaga wysiłku i hartu ducha. Jednocześnie jest doświadczeniem siły i mocy Bożej łaski, która objawia się w pięknie wspólnoty Kościoła. Wiedzą o tym pielgrzymi, którzy wybierają się na szlak do tronu Jasnogórskiej Pani. To szczególne doświadczenie Boga przez miłość do Matki Bożej, modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii i doświadczenie żywego Kościoła na drodze tych szczególnych rekolekcji. Zawsze owocuje duchowym wzrostem. Choć łomżyńska pielgrzymka na Jasną Górę jest czasem wysiłku, pracy nad własnym charakterem, mierzeniem się z własną ograniczonością i ciągłym dążeniem ku doskonałości, to jednocześnie stwarza możliwość duchowego odpoczynku. Jest to możliwe dzięki wierze i doświadczeniu wspólnoty z Bogiem oraz z braćmi i siostrami pielgrzymami. Każdy się wspiera na trasie, taka radość, ten śpiew. Ja bardzo uwielbiam śpiewać, więc dla mnie te piosenki to jest po prostu, gdyby się nie szło ze śpiewem, to tak naprawdę by się inaczej szło całkowicie. Więc no, dla mnie to podstawa to jest dobry śpiew. My idziemy po raz pierwszy. Się by udało wyruszyć właśnie. Ogólnie, no, żeby właśnie podziękować Panu Bogu za to wszystko, co się dzieje w życiu i w ogóle. No i też głównie, że właśnie teraz jest ten rok, co mam maturę i przygotować się właśnie na te studia i dalsze życie. No i żeby właśnie tak dobrze to rozpocząć. Pan Bóg jest dla mnie tak jakby wszystkim. No i bez Niego to no, nic mi nie wyjdzie. Też mam takie osobiste potrzeby. No i teraz idę do pierwszej liceum klasy, no i żeby sobie tak jakby poradzić, bo będę mieszkała w internacie, więc może być ciężko. Każdy pątnik niesie swoją własną intencję. Przede wszystkim dlatego,
On idzie pierwszy raz, my mamy go w rodzinie zastępczej, także to nie jest nasz. No, mam nadzieję, że damy radę. Jeżeli siedzi z intencją, to no, łatwo nie jest. Nie jest tak, że nic nie boli, tak? Zawsze są jakieś tam dolegliwości, ale do pokonania, tak? Jak się idzie nie pierwszy raz, to już wiadomo gdzie, co, w jaki sposób się przygotować, także myślę, że nie jest źle. Jak już się dochodzi na miejsce, to już wszystkie bóle mijają i człowiek zapomina o tym, co przeżywał na trasie. I zapraszam do Częstochowy, zobaczy wtedy pani, co się tam dzieje i co ludzie czują, tak. Wielu tych, którzy przeszli pątniczy szlak, wraca na niego z powodu głębokich przeżyć i wielu łask, jakie otrzymali zarówno pielgrzymując, jak też już po powrocie do swoich rodzin i bliskich. Są to ci sami ludzie, ale już nie tacy sami. Pielgrzymia trasa zakończy się 13 sierpnia. Przed tron jasnogórskiej matki pątnicy przyjdą wieczorem. Będą świętować to mszą świętą i apelem w kaplicy. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał.